Jeszcze przed II wojną światową poszukiwano rozwiązania, które ujarzmiłoby nurt Dunajca, regularnie powodującego powodzie, wyrządzającego szkody na miarę klęsk żywiołowych. Dyskusje przybrały na sile w latach 90., kiedy to największa w Polsce zapora ziemna powstawała w Nidzicy. Szczególnie głośno wyrażali wątpliwości ekolodzy. Dla nich zapora stanowiła niebezpieczną ingerencję w przyrodę, zagrożenie zmiany całego ekosystemu. Budowa piętrzyła też wątpliwości mieszkańców. Mimo to po wszechstronnej analizie korzyści i strat podjęto decyzję o zakończeniu inwestycji. Co reprezentujemy dziś po 15 latach istnienia? Przeciwdziałamy powodzi, ale zapewniamy też bezpieczeństwo ekosystemu podczas suszy. Już podczas otwarcia elektrowni wodnej Nidzica w lipcu 1997 roku, gdy przez Polskę przechodzi powódź stulecia, zapora na Dunajcu przyjmuje napływ powodzi, zmniejszając jej maksymalną siłę ponad 2,5-krotnie. Z kolei w okresach suszy zbiornik zapewnia regularny dopływ odpowiedniej ilości wody. Stworzona została najwyższa w Polsce zapora ziemna o wysokości około 55 metrów, w której skład wchodzi żwirowy korpus z uszczelniającym rdzeniem z gliny. Zapora tworzy rezerwuar wody o pojemności 20 razy większej od najpotężniejszego z tatrzańskich jezior Morskiego Oka. Nad systemem zarządzania mechanizmami zapory nieprzerwanie czuwają specjaliści. Elektrownia w Nidzicy, jako jedna z niewielu w Polsce, przygotowana jest do rozruchu krajowego systemu elektroenergetycznego w przypadku blackoutu. Stąd uruchamiane są turbiny nie tylko elektrowni Nidzica i Sromowce, ale także odległych o ponad 100 km elektrowni na Górnej Wiśle w Łączanach i Smolicach, a także pompownie Frydman i Dębno. Piętnastoletnie działanie zespołu elektrowni Nidzica wpłynęło na środowisko naturalne, oszczędzając je przed emisją około 1,5 miliona ton dwutlenku węgla, 170 tysięcy ton popiołów i żużlu oraz 28 ton metali ciężkich i promieniotwórczych, które dostałyby się do atmosfery, gdyby tę ilość energii wyprodukowano spalając węgiel kamienny w konwencjonalnej elektrowni. Dzięki nowoczesnej technologii wyprodukowaliśmy ponad 1 miliard kWh. W przeciągu 15 lat pracy ponad 100 tysięcy popularnych niegdyś setek mogłoby świecić bez przerwy dzięki dostarczanej przez nas energii. W poszukiwaniu tradycji nowe życie otrzymały zabytkowe i często zapomniane zabudowania leżące kiedyś u podnóża Górców i Tatr. Zabytkowe gościńce zapraszają wnętrzami i kuchnią, intensywnie kojarzoną z regionem. Tajemnice zamków Czorsztyn i Nidzica, niegdyś wystawionych na wpływ rwącego Dunajca, mogą być wciąż odkrywane dzięki ochronie, jaką zostały objęte przy budowie zalewu. Tej ochronie zawdzięcza również swoje piękno nidzicka flora i fauna. Radość i pasja to nieodłączny element naszej misji. Wspólnie tworzymy miejsce, w którym setki turystów odnajdują spokój i czerpią siłę z natury. Korona Zapory jest miejscem, gdzie rozpoczynają swoją przygodę wycieczki zwiedzające wnętrza elektrowni. Zadbaliśmy również o rozwój turystycznej infrastruktury Nidzicy, tworząc największą w regionie bazę noclegową z zapleczem atrakcji, pozwalających na aktywny wypoczynek o każdej porze roku. Po 15 latach istnienia wciąż najważniejsze pozostają dla nas bezpieczeństwo, przyszłość, tradycja oraz radość z realizowania pasji.